Tomek, pokaż jak się parkuje Yamaha. Dzisiaj byki odcinek wyścigi z tirami. Nie, takiego odcinka nie będzie. Wyścigi z rowerami? Nie. Jakaś babcia będzie jechała na Wheelie rowerem i się wypieprzy tu. Co ty myślisz, że tu babcie nie jeżdżą na Wheelie rowerami? Wyścigi z motorami się ma. Łodzie panie, kto to przyjechał? Nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę. Siema Tomek. Czekaj. Czekaj. Czekaj, czekaj. Siema. No jedziemy tam. Czyżby wymienił motocykl? Nie wiem, ja już chyba zapomniałem. Ostatnio to miał chyba KTM-a 350. Gościu przestraszony na skuterze, kurde, ubrany jak na zimę, bardzo przestraszony. Ojej, jak ja Tomka dawno nie widziałem. Enduro. Tomek, kopę czasu, ja pierdzielę. Jak ja cię dawno nie widziałem. Ty, co ty masz za sprzęt? To jest ta Yamaha? Lampy dołożyłem. No inna zupełnie, to inaczej wygląda jakby. No, na egwerkę trochę. Bo po zmroku jeżdżę, to tak się zrobili na mnie czasami. Co robili? Trąbili na mnie, w wakacje jak poznałem jakiegoś. Aha. Jak bez lampy leciałem, a tak te lampy się założyłem. No. Ty no, zamieniłeś KTM-a na Yamahę? No. Lepsza jest? Pod jakim względem? Jakość. Jakość? Niemożliwe. Czyli co, Yamaha? No, jeszcze silnikowo do końca nie wiem, ale dla mnie wykonanie ogólne to jest lepsze. Nie jest cięższa czasami od KTM-a? Waga jest ta sama. Ta sama? Ile on waży? Ona do pełni zatankowana ze wszystkimi płynami 105, KTM tyle samo mój waży, 350. No według tej, tak jak w internecie piszą, tak nie ważyć nie ważyłem. Mhm. Ta też 105 do pełna zatankowana, KTM też 105 do pełna zatankowana. No. Ty, ale przytyło ci się trochę. Siedzi ci dupa. Czy sprężynę coś, kurde? No, przytyło mi się przez wakacje. Przytyło ci się przez wakacje. Ale ty jaką lampę kozacką żeś założył? Zagniecki. No. Ty, no ty, niebieska. Poświata niebieska? No jest ten, bo tu jest LED niebieski dookoła. Nie no, fajna. A z tyłu masz? Jo, też. No popatrz. Ty, a nie zmontujesz mi jakiejś Ja mam w domu. Lampę? Ale opony masz fajnie zjechane. No już trochę zdarte. No, ale ile przejeżdżamy? Od wyrywania na kole. Nie wiem, z 15 godzin na nich przejechałem. Dopiero? No możliwe, nie wiem. Ile to koni ma? 55 na kole, na wale 65. Od KTM niby ma na wale 51 miał. Na wale miał 51, a to ma 65. Uh-huh. A zawieszenie jest tu sztywne jak na krosówę, nie? No. Nie. Ale nie jest najgorsze. Nie, nie jest. Ty, no jest miękkie. Tu jest przyjemne. Cud czasami podbija mocno na ciebie. Uh-huh. Do ogarnięcia wszystko. Do ogarnięcia. Ale stopki nie masz. No nie, chciałem nóżki. Do spawa chcę chyba. Ten, jest ten, nowe mocowania ten. No. Do podduszków, bo to jest stalowe. No. No i chyba przy spawa mocowanie i nóżkę zrobię. Się przyda. Przyda się, nie? No. Taki jest plan od, nie pamiętam,
A to co to jest, kurde, po co to? Coś ty, na, w krosówce na tablicę? No bo zakładałem, takie kupiłem, no to... Aha. No dobra, ja czego, jakby trzeba... No, tylko że ta tablica będzie patrzyła w niebo. Trochę podgień trzeba było. Ale jaja. Ale nie, naprawdę, fajna ta Yamaha. Ale mam brudu w kasku. No jak się jeździ na enduro i się wywala, to tak jest. No, ale dobra, to potem powiem. Nie będę teraz dobra. Nie. Lepiej nie. To ja na chwilę cięcie robię. Jakaś babcia będzie jechała na wheelie rowerem i się wypieprzy tu. Co ty myślisz, że tu babcie nie jeżdżą na wheelie rowerami? Zaraz zdychnie. Jeny Tomek, kurde, co ty na kole z piątego biegu? Taka to petarda jest? Czwórkę ci na plecy rzuca? No zobaczymy, co tutaj Tomek nam pokaże. Willasa. Jakiego? Z piątki, z gazu. Tomek tylko z gazu. Sprzęgła mu się nie chce uczyć. A mówię cały czas, uczcie się sprzęgła, uczcie się sprzęgła. Na enduro się przydaje. Ale coś mu tam już tam pierdzi. Coś tam plastiki chyba nie spasowane, bo... O Jezu, w pole wjechał. O Jezu, on chyba ze stówę tutaj miał, nie? Jak nic stówę miał. A mówię wam, uczcie się ze sprzęgła. Tomkowi się nie chce. Tomek ze sprzęgła tylko wyrywa. Tomek tylko z gazu wyrywa. Pierdziele. Że też on się nie boi tak szybko jechać na kole. Ja mu zaraz pokażę, jak to ze sprzęgła jest. Ale być może dzisiaj się uda lampę załatwić do Bety od Tomka. Ten już przelot był fajny. Ten przelot fajny. Tomek starą szkołą jeździ. Stara szkoła na wheelie. Żeby mu się nie zesrała ta Yamaha tutaj. O Jadu. O, by płakał. Nie, no to mocny sprzęt jest. 450 nie idzie zajechać. Ale patrzcie, zaraziłem Tomka jazdą na kole, no. On pewnie więcej na kole jeździ i po asfalcie niż w terenie. Ale powiem wam, jak miał tego KTM-a, to ciągle tam coś kurde się działo z tym KTM-em. Ciągle coś tam nie mógł zapalać. Wydech tam był zwalony, ale ciągnie majster. No, coraz lepiej, już nie tak szybko i nie tak równomiernie, czyli stara szkoła amerykańska. Tomek, Polska, Yamaha 450. No ciągnie ładnie, no. Wiecie co? Ja już wiem. Ten asfalt, widzicie jaki on jest krzywy. Ja staram się kamerę równo. To idzie tutaj to wszystko, na tą stronę. I jak wolną gumę się robi, to motocykl zjeżdża tutaj. A widzę, że jak szybko jeździłem, tak jak Tomek, to nie zjeżdżałem. Ale do dupy zwiewa. Zwiewa? No, ciągnie ten, Tom. Ha.
cały czas. Ole, Tomek, masz Yamaha 450, to jest najważniejsze. Ale lepiej trochę, co? No lepiej, już te ostatnie przeloty były zawodowe. No, to by nie. Tomek, zaparkuj, a ja teraz przyjadę, byś mnie nagrał. Dobra, tylko chwila czapy się gdzie. Wiesz co, to może tak mnie zwiewa, tylko tu jest krzywo strasznie. Nie, wiesz? Nie, zwiewa, bo tu ja tu normalnie latam, ale zwiewa mnie. Zwiewa. Bo czuję, jak mi ciągnie ten przedni koło zwłaszcza, dobra. Aha. Oprę się, oprę motor o mnie. Gdzie o mnie? No siebie. Tak? No. Dasz radę tak? Bo inaczej jak mam to. Nie, to słabo. No gdzie do rowu go nie będę kładł za drogi? Tu. No gdzie? Zaparkuj tak jak zawsze. Dobra. Tomek, pokaż jak się parkuje Yamaha. Jak się parkuje Yamaha? Wentyl zrobię. Jezu, chyba mu się kurde. Ale żebym obsypał. Ale żebym się obsypał. Za płytko. Dawaj jeszcze, za płytko pewnie. Na pół metra. No, teraz będzie dobrze. O Jezu, ale żebym obsypał drogę. No, kurde, to będzie niebezpiecznie teraz. Biało. Teraz. O, właśnie. Trzeba to jakoś tu przetrzeć, żeby gleby nie było. Ty, jak tu się wjedzie, to będzie gleba, panie. Mówisz? Jakaś babcia będzie jechała na Willi rowerem i się wypieprzy tu. Co ty myślisz, że tu babcie nie jeżdżą na Willi rowerami? Zaraz zdychnie. Zaraz. Ja. Tomek. To nagrać. Dobra. Teraz ja. Teraz zawodowcy. Nie, zawodowcy. To skromny black. Zaraz rozdmucham oponą supermoto. Czekaj, torbę zostawię. Coś innego. Ja bardziej enduro. Bardziej enduro. Albo tor. Albo tor. Bardziej mi tak. A Willy? Nie? Średnio. Średnio. Może na supermoto kiedyś. A głupawka na miasto? Nie, jeszcze nie jeżdżę. Nie, tylko kto jeździ? Ja prawo jazdy nie jeżdżę.